Cześć, z tej strony Kulmint, a to nowa seria z gry Continent of the Nine Seal. Continent of the Nine Seal, w skrócie C9, jest to gra fantasy MMORPG wydana przez koreańską firmę Webzen w 2010 roku. Gra cechuje się tym, iż nie jest jak reszta MMO, tylko jest non-target. Czyli nie namierzamy gracza, klikając na niego na przykład dałem przyciskiem myszki i nie nawalamy w niego spelami. Tylko musimy najpierw, tak jak to jest na przykład w strzelankach, o, nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć. Gra ma bardzo duży plus, ma ogromny, otwarty świat, podzielony na 9 kontynentów. W grze generalnie nie ekspi się jak w nie zbiera doświadczenia się jak w innych MMO, że biegamy po mapie, zabijamy moby, które wszędzie są rozsypane. Natomiast mamy instancje. Każda instancja ma 4 poziomy trudności. W instancjach są oczywiście moby oraz na końcu jest boss. Ach, utracono połączenie ze względu na brak aktywności. Zaraz wracam. Okej, wróciłem. Na czym tutaj skończyłem? Ach, że każda instancja kończy się bossem. Tak. Kończy się bossem, oczywiście za bossa mamy wynagrodzenie. Oraz każda instancja, którą zagramy, jest jakby oceniana przez grę. I im lepsza ocena, tym dostaniemy więcej kluczy do otwarcia takich skrzyneczek. Pokażę to w grze, bo ciężko wytłumaczyć generalnie. Więc zaczynajmy. Okej. A, mamy stworzoną postać tutaj. Jest to zbrojny. Nie wiem dlaczego stworzona mam postać już tutaj, szczerze mówiąc. Ach, tak, wiem. Nie chciałem się zakładać na konto. Ale mamy również do wyboru łowcę. Szamankę. I oraz wiedźmę ostrzy. Łowca oczywiście posługuje się łukiem. Szamanka magią, wiedźmę ostrze natomiast magią oraz swym mieczem. Tak. Chyba klasa, o której najmniej wiem. W ogóle mało wiem o tej grze. Zbrojny oczywiście miecz, tarcza. Standardowy fighter. A więc zacznijmy. Przygodę Continent of the Night Seal. Zobaczycie to, co mnie najbardziej irytuje w tej grze, czyli cutscenki nie mają napisów po angielsku. Tak straszna sprawa, wiem, ale mi to przeszkadza. Jestem ciekawy, czy będzie słychać to, co mówi ten facet tutaj, ponieważ bardzo przyciszyłem grę. W przeciwnym wypadku gra zagłuszała mnie, a teraz ja zagłuszam grę. Różnorodność modeli, jak zwykle. Wszyscy wyglądają tak samo. Wszyscy. O, chyba ich obserwują. Tak, z podobnym rysem zrobili gangbanga. Gdzie gnole? Jaki cwaniak. No bo jako, że to jest koreańska gra, to typowo koreańskie modele postaci. No masz swoje gnole, cwaniaku. Czyli to bardziej jest goryl, nie gnol, okej. Ale dowodzi gnolami, więc... No i mamy tu naszą postać. Oczywiście rozglądamy się za pomocą myszki, jak to nam komputer przed chwilą powiedział. Wchodzimy w WASD. Czy z strzałkami da? Nie, nie da się.
podstawowy atak lewy, lewym przyciskiem myszki. Pierwszy przeciwnik, o matko. Strasznie wymagający przeciwnik. Nie wiem, jak sobie z nim dałem radę generalnie. Oraz drugorzędny atak prawym przyciskiem myszki. Uderzenie tarczą. Skok. Force. I druga rzecz, która mnie irytuje w tej grze, a mianowicie podczas takich dialogów jak ten nie ma żadnego lektora, dubbingu, nic. Jest to takie puste wtedy. Jeszcze nie wiadomo, kto kiedy co powiedział, bo te napisy tak jakoś kompletnie nie przechodzą. Ach, brakło mi słowa. Płynnie, o. Jest to tak niepłynnie, to jest tak chaotycznie bardzo zrobione. O, tak jak teraz, tak ciach, już nie ma. Dobrze, dobrze, ominmy to może. Każdy jak sobie będzie chciał przydać tam, posłuchać o tej historii, no to będzie... Zagra po prostu w tą grę, nie będę spoilerował. Okej. Okay. Pierwsi poważni przeciwnicy. Zabij wszystkie stwory, nie ma problemu. Generalnie pierwszy raz mam Warriora w ręku. Moja main postać to jest łowca. Bo generalnie każda z postaci na 20 levelu ma do wyboru parę podklas, mogę to tak nazwać, podklasą, że po prostu wybiera drzewko umiejętności, w jaki się będzie dalej rozwijać, tak? Mój łowca to na przykład jest zwiadowca bodajże, który po prostu cały czas się posługuje łukiem, cały czas bije z odległości przeciwników. Natomiast miałem do wyboru także cienia, który jest jak typowy rogal w MMORPG. A, co to jest, okej. Okay. Budzik. Jak na czym ja to skończyłem? A, typowy rogal. Dwa sztylety, wbija się przeciwników i zabija swoimi kombosami, tak. Jest także skrytobójca. Znikasz i atakuje przeciwników z ukrycia mieczem, jak i łukiem. Oraz... A nie, przepraszam, ja gram tropicielem. Tak, tropiciel. A zwiadowca ustawia pułapki cały czas. Po prostu rzuca bombę po przeciwników i o te bomby wybuchają. Nieatrakcyjne jak dla mnie. No to zależy, jaką kto ma stylówę, tak? O wojowniku, szamance i Witchblade nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ... No nie grałem nimi, tak? A moje main konto ma 30 level, za dużo o tej grze też, bo bardzo znaczy... Trochę wiem o tej grze, ale nie tak jak pewnie 70 levele. Oto pierwsza instancja. Czy to jeszcze nie jest instancja, no tak, szczerze mówiąc. Czy to już można nazwać instancją? Nie, ten system walki jest świetny jak dla mnie. Coś innego. Okej. Okay. Gnole pokonane, dobra, nie będziemy słuchać cię, ziomuś. Trochę Warcraftowo te okienko, ale najlepsze rozwiązania należy kopiować. Jak to mówił? Klawisz L wyświetla, dziękuję. Czy te informacje da się jakoś zamknąć? Tak, da się zamknąć. Nie, w tym odcinku pokażę może jeszcze, że nie może, tylko na pewno pierwszą instancję jakąś. No i kawałek miasta pewnie. Najwięcej nie starczy czasu zapewne. Chociaż, że tak patrzę, to jest miasto, tak, tylko to jest miasto zaatakowane. Tak, to jest miasto. Podnosimy przedmiot przy pomocy przycisku R. Mamy
Ach, nie zdążyłem otworzyć ekwipunku. Cutscenka. To nie jest cutscenka, tylko to jest scenka dialogowa. Ekwipunek. Standardowo. Bardzo ciekawa sprawa. Tak. Mamy, oczywiście jak w każdych grach teraz chyba MMO, mamy punkty przygód, tak, tak to nazwę, to się tak to nazywa, nie jak to nazwać, są wyzwania, achievementy, o. Oczywiście i mamy także, achievementy mogą stać się legendami. Każda legenda to jest, legendy się wyświetlają nad nami, czyli na przykład jak pokonamy jakiegoś bossa w pojedynkę na poziomie mistrzowskim, wyświetli się nad nami legenda, oczywiście jeśli ją wybierzemy, na przykład mistrz fal, taką jak ja miałem kiedyś tam, ale no to nie trudno zrobić, oraz niektóre legendy, jeśli zastosujemy je na sobie, dają nam premię do ataku, do regeneracji zdrowia i tak dalej, taki ciekawy aspekt. Możemy również nałożyć na siebie tak zwane insygnia. Też widzicie, o. Aby je zdobyć, to większość kufra można wydobyć, więc nie wiem, o co chodzi. No ale też nam dają jakieś bonusy do postaci. Wszystko się pali, o matko. Pisie. Ale wolno mi ten rozgląd komuś. Tak, te 12 damage tak mu powalę. Odrzucający kop, no to fajna nazwa. Prymitywna mikstura uzdrawiająca. Dobrze, nie będziemy was słuchać. Nędznicy. Umiejętność. Dobrze, wiem jak uczyć się umiejętności. Plusik. Nauka. Tak. Chciałem coś jeszcze? Nie. A więc biegniemy zabijać. Choć miałem jeszcze powiedzieć, ale zapomniałem. Pewnie wyjdzie w grze, jak potem będę mówił. A, zapomniałem sobie dodać też do paska. Jak to się nazywa ten pasek? Nie wiem, jak się nazywa profesjonalnie. Za mało gram w MMO gry. Ukończ następny. Akceptuj. Dawaj, dawaj, szybko, gadajcie. Tutaj nie ma na co czekać, widownia mi się nudzi zapewne. Szczególnie z moim jakże brylantowym komentarzem. Tak, brylantowy komentarz to jest to. A mamy już teraz właściwe miasto z innymi graczami. Piękna muzyczka, kolorowy świat i facet w dreadach. Wygląda by kupę zrobił chyba. Coś tam musi być taki. Wciąga tak powietrze, nie wie co za bardzo zrobić. Wiadomo. Jezus, gimnazjalny humor. Morris. Zarządca miasta chyba, nie jestem pewien. To jest, o, burmistrz. Mistrz. Okej, okay, teraz standardowe bieganie z punktu do punktu, gadanie ze wszystkimi. Chyba najnudniejsza część RPG-ów, ale jakże powszechna w tych RPG-ach. I to jakaś misja jest. Albo już nie będę brał tych misji, albo wezmę. Niezdecydowany Patryk. Następne odcinki będę już prawdopodobnie grał swoim main postacią. Tak, nie, na pewno będę grał swoją main postacią. Będą te gry ze znajomymi, nie wiem czy wspominałem już. Ze znajomymi, sam, różnie, naprawdę różnie. Ja tu muszę dogonić moich znajomych w levelu. No, i tutaj mamy mapkę jakby instancji na tym kontynencie, na którym się obecnie znajduję. Mamy Lance Goblinów, Ołtarz Goblinów i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Instancje są, jak mówiłem, to jest akurat podzielone na dwa poziomy trudności, bo te początkowe są tutaj, bo ta jest na 3, ta na 4. Oczywiście im wyższy poziom trudności, tym trudniejsze do zabicia moby. Oraz, ale... jeszcze raz. Ale również
sowitsza nagroda? Mogę tak powiedzieć? Chyba mogę. I raz na każdej. Po zabiciu każdego bossa mamy tak jakby koralik. Dostajemy, tak to się nazywają koraliki. Te koraliki możemy otworzyć i może nam z tego koralika wylecieć, tak, dropnąć, tak. Mapa skarbów. Jeśli takie trzy mapy skarbów skompletujemy, to możemy ją wymienić u bodajże. Nie pamiętam, jak się nazywa. Coś tam z podróży. Ale możemy ją wymienić na mapę już konkretną skarbu, która odblokowuje nam dostęp do takiej lokacji, jak na przykład na tym kontynencie skarb goblinów. Jest to mapka, na której zabijamy moby, które nie dają nam doświadczenia, nie dają nam jeden punkt doświadczenia, ale mamy z nim bardzo dużo złota. Oraz są skrzyneczki poustawiane wszędzie. Znaczy nie wszędzie. Musimy uratować najpierw takie jakby, nie pamiętam, jak się nazywają, trolle chyba. Chyba trolle, nie jestem pewien. Które nam otworzą te skrzyneczki, a w tych skrzyneczkach będą przedmioty, które można potem przerobić, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No ale już nie będę pieprzył głupot. Zabierzemy się do pierwszej instancji. Start. Tak. Nawet na niektórych instancjach tu jest fajna muzyczka. Taka pokrzepiająca do walki. Pokrzepiająca. Nie wiem, czy pokrzepiająca muzyczka to odpowiednie stwierdzenie. Chyba tak. Okej. Przerąb się przez las. To jest to, co lubimy najbardziej. Nie wiem, czy tą postacią kompletnie gra, nie wiem, wystarczy machać mieczem. I niszczyć tak wszystko na swojej drodze. Nie wiem, czy mówimy, że przedmioty podnosimy literką R? Chyba mówiłem. Aby odblokować następny poziom. Znaczy teraz muszę trzeba jeszcze zabić następny poziom. Następną lokację w danej lokacji, tak powiem. Trzeba zabić wszystkie postacie, które są na minimapce, tutaj na górze po prawej stronie, oznaczone takim większym kółeczkiem, takim grubszym z otoczką jakby. Znaczy to akurat są wszystkie takie, ale na późniejszych instancjach są takie malutkie, o takie jak teraz za najbiegnie. Oraz te grubsze. Wystarczy zabijemy te grubsze i następny etap się otworzy, ale przechodząc pierwszy raz instancję, warto zabijać wszystkie minioty. Wleciała nam z jednego mobka taka skrzynia Dominatora z Delpost. Możemy ją otworzyć. Właśnie dostałem 9 złota. Ale możemy z niej różne takie, nawet przyjemne itemki dostać. Pierwszy boss na naszej drodze. Ford z nim już walczy. A, już to jest oklep. Słaby jest. Dobrze, biegnijmy. Raszem. Jak pobijamy małe. No. Bossy mają paski życia. Żeby nie przedłużyć tego paska życia, po prostu jest razy 7 przykładowo taki pasek życia pokazany, tak? Nasz mnożnik jest tam w dolnym prawym rogu, lewym rogu paska życia. No i tak jak mówiłem, te dialogi są straszne, bo to jest tak bardzo spowalnia grę. Szczególnie przynuda tym, że nie ma żadnego dubbingu ani nic. No i tak jak mówiłem, też mamy codziennie różne, możemy dostać boosty, jak ukończymy jakąś instancję, jak przykładowo w tym momencie jest szybkość ataku, to nie jestem pewien, czy tego dnia, czy w tym tygodniu. Chyba tego dnia, tylko będziemy mieć właśnie te boosty. No, mówiłem z tymi skrzyneczkami, mówiłem. Aha, i muszę blokować szybko. Ok. Dostałem dwa klucze, ponieważ system stwierdził, że nie było źle, nie była źle wykonana przeze mnie ta instancja. Ale też szału nie było. Nie dostałem dwa klucze, mogłem otworzyć sobie skrzyneczki. Ze skrzyneczek dostałem złota trochę oraz stare nagrodniki ducha skradzione przez goblina. Grze, nazwy w grach MMO mi się bardzo podobają. Jakieś, nie wiem, nie mam teraz weny twórczej, ale są świetne. I teraz, tak jak mówiłem, ten koralik dostaliśmy, tak?
Otwieramy go. Jedna sztuka złota. Hojnie widzę, dzisiaj lecimy. Oj, hojnie. No ale im wyższa level instancji, no to tym, jak mówiłem wcześniej, ta nagroda sowitsza. Sowitsza jej już. Możemy powtórzyć etap dany. Albo powrócić do miasta. W tym momencie powrócimy do miasta. Nie wiem, ile już to się nagrywa. Naprawdę nie wiem. Ale jeszcze przejdę następną instancję. Nic. Najwyżej będzie trwało 40 minut. Ale chyba nie trwa to nawet 20. Coś mi się wydaje. No chyba tak. Nic. Bardzo biegnę do następnej, na następną instancję. Albo nie, jeszcze odem te questy. Bo... bardzo lubię tą początkową instancję, miasto, to początkowe miasto. Znaczy, mówię na te miejsca, gdzie expimy, mówię instancja, to się nazywa dungeony. Tak, dungeony. To chyba praktycznie to samo, ale mógłby się tutaj przyczepić po prostu. Zlewolowałem i wykonałem jakiś dziwny taniec, to nie wyglądało fajnie. No to biegnę już. Zadania samouczka są teraz dostępne. A więc sprawdźmy, cóż to za zadanie. Atak z skokiem. I coś jeszcze, i coś jeszcze. Jakieś kombinacje. Instancje są generalnie oceniane... dungeony. Tak, dungeony. Są oceniane pod względem, ile chyba zabiliśmy osób, naszych mobków na tej instancji, albo w jakim stylu, nie jestem pewien. Są pod względem właśnie stylu, tak jak wcześniej wspomniałem, pod względem kombosów i czegoś jeszcze. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc, bo nie rozkminiłem się do końca tej mechaniki, ale warto jest robić dużo kombo, bardzo duże kombo jest warto nakręcać. Jest trudno utrzymać kombo, ale da radę, da radę. Bransoleta, ktoś tam goblinów, tak, podziękuję. Podziękował, nauka umiejętności. Doskok z atakiem. Aha. Aha, nie mamy tyle. A więc nauczymy się doskoku z atakiem. Tak. Okej. A więc biegnijmy do następnego dungeonu. O, nawet jest napisane na mapce. Dungeon. Kocham to słowo. Ono jest takie śmieszne. Albo tylko mi się wydaje śmieszne. Pewnie tak jest. Ale nieważne. Jestem ciekawy, czy nie mówię za cicho. Na pewno mówię za cicho. Zawsze mówię za cicho. A więc teraz zacznijmy grę na wysokim poziomie trudności. Niby tam jest napisane, że liczba graczy powinna, znaczy nie powinna, tylko doradzenie, żeby wynosiła dwóch, tam na mistrzowskim czterech, ale jak ktoś potrafi zrobić te kombosy, trzymać tych przeciwników mniej więcej z dala od siebie, znaczy kombo zatrzymać przeciwnika z dala od siebie, trochę się gryzie ze sobą, no ale po wykonaniu kombo zatrzymać z dala od siebie przeciwnika i nie dać mu się trafiać, to nie trzeba, wystarczy, że samemu będziesz. Nie jest to specjalnie trudna gra, przynajmniej po tym, co na razie zobaczyłem, pewnie będzie potem trudniejsza. A, dobra, wiem, jak mam zrobić. Widzicie, potworki w miarę szybko umierają. No, to był kombos, tak. Są proponowane przez komputer kombosy. Oczywiście możemy sobie samemu tworzyć kombosy z różnych speli, skilli. Nie wiem. Zawsze miałem problem z rozróżnieniem spela od skilli. Znaczy, wiem co to znaczy, ale nie wiem, czy poprawnym określeniem na umiejętność jest spell czy skill. Spell to jest czar. Czy można nazwać takie
ciachnięcie z miecza czarem? Chyba można. Natomiast... Nie, to jest, idzie w złą stronę, zdecydowanie. Odbiję od tego tematu. Oczywiście bronie się niszczą, ale nie tak, że jeśli osiągnie już tych swoje 0% wytrzymałości, to się niszczy i nie można odzyskać tej broni. Jej po prostu nie będziemy mogli używać. Wtedy idziemy do kowala, no i naprawiamy. Chyba że w późniejszych etapach gry z jakimiś mieczekami to się będzie niszczyły te mieczeki. Ale nie spotkałem się jeszcze na... Nie grałem w tą grę tak długo, żeby napotkać się na takie sytuacje. Jestem przyzwyczajony w łowcy, mam tak, że wyskakuję do góry, naciskam F i wtedy on tak fajnie wskakuje przeciwników i odpycha. Przyzwyczajenie robię tak samo na wojowniku. Jak wiem, zacinam się do tego, że jestem zmęczony. To jest chyba godzina druga w nocy. No nie podoba mi się ten cios tak zdecydowanie. Za wolno. Chociaż, że? To uzupełnienie kombo nawet ciekawe. Ho. Nie wiem czemu on taki dziwny obrót. Mi się to kompletnie nie podoba. Ale jestem wybredny, wcześniej powiedziałem. O! Kile, skill, style and technique. Potem są oceniane instancje. Rękawice oraz złoto. Chyba rękawice nawet na żołnierza, tak? W ogóle podbierałem przedmioty, a nic nie wykorzystałem. Taki geniusz trochę. Założymy już na sam koniec. Cały ekwipunek. O, koralik jakiś wysoki, coś. Też jedno złoto. Widzę, że hojna gra, bardzo hojna. Mamy do możliwość zdjęcia hełmu. Nasz hełm oczywiście, jego obrona fizyczna i magiczna, zabrakło mi znów słowa, zostaną, ale po prostu nie będzie widać na postaci go. Oraz założyć hełm, to mi się nawet bardziej podoba niż ze zdjętym hełmem. Ok, wróćmy do miasta, oddamy misję. I to chyba będzie koniec odcinka. Chyba tak, no chyba nawet na pewno. Coś mi się wydaje, że on trwa już grubo ponad 20 minut. Muszę sprawdzić na swoim jakże świetnym telefoniku, tak, trwa już chyba 25 minut. Wiesz, może nie? Nie, na pewno. Okej. Biegnij. Jak to się nazywa? Epolety męstwa skradzione przez goblina. Myślę, że są skradzione te księdze znalazły. Ja wiem. Rozkminiłem cię. Gdzie jest policja w tym kraju? To jest paser. To jest jej gobliny przynoszą skradzione rzeczy i opychają jej to. Ona potem to jako nagrodę niby wciska ludziom. No się człowiek męczy z policją. Że idzie sobie przez miasto w takich ładnych naramiennikach, tak? To się naramienniki nazywają? Tak, to się naramienniki chyba nazywają. I tu nagle cię policja zwija w ogóle na komendę i że masz kradzione naramienniki, gdzie tu skąd je ma, więc nie wiesz o co chodzi. Paser, tak wyglądają paserzy, pamiętajcie, tak, właśnie tak. Jeśli zobaczycie gdzieś w burdelu taką kobietkę, to nie myślcie sobie, że ona tam pracuje, bo tylko tańczy na róże. To jest zwykły paser. Paser, nic więcej. Dobra, tym oto żałosnym akcentem żegna się z wami oddyć. No, nic się nie dałem pożegnać. Żegna się z wami Kulmint. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji. Tak, to moja ulubiona kwestia. I następnego odcinka. Cześć!